Tak, jest dobrze. Jestem zmobilizowany, głodny walki i myślę już tak naprawdę tylko o walce. Cieszy to, że walczysz, mimo że walczysz bez publiczności, to walczysz siebie? Tak, tam trochę znajomych będzie, więc będzie słychać na pewno kilka osób, więc bardzo cieszy. Znaczy, tak. Mimo wszystko tego, że na tej gali nie będzie kibiców, no żałujesz gdzieś tego, bo rok temu na gali ICA zdecydowanie ty miałeś najgłośniejszy doping i widać było, że niosło cię to w klatce. To, co przed chwilą powiedziałem, usłyszycie doping. Łukasz, pytanie, bo tak, Bartłomiej, twój brat, mierzy się z twoim byłym rywalem właśnie z gali ICA sprzed roku. Jakie w ogóle odczucia tutaj w tej materii? Śmieszne zamieszanie ogólnie. No, no co, walka jest walką, taki jest biznes. Wiadomo, kibicuję bratu, lubię Łukasza. Co mogę więcej powiedzieć? Bartek jest dobrze przygotowany do tej walki. Czekam na nią. Pierw moja walka, a później dopiero będę myślał o jego walce. Też ją przeżywam ogólnie. W takim razie zapytam cię już o to przeżywanie walki. Bardziej się stresujesz swoimi walkami, czy walkami Bartka? Bartka, bo nie mam na nie wpływu tak do końca, nie? A nie kusiło kiedyś wbiec i pomóc bratu? W innych sytuacjach pomagałem mu nieraz. A tak naprawdę, nie no, to jest nasza robota. On działa, wie co ma robić, nie? Pirta robił wrażenie bardzo wyluzowanego tutaj, taki widać było, że się cieszy chyba, że przyjechał do Polski. Myślisz, że w takim samym nastroju będzie odjeżdżał, czy spowoduje, że jednak ten nastrój się pogorszy znacznie? Zrobię wszystko, żeby popsuć mu ten nastrój. To co, dziękujemy i życzymy jutro zwycięstwa. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam. Dzięki. Dzięki.